Witam Was dzisiaj. Dziś chciałem Wam opowiedzieć, dlaczego ja mam dwie instalacje. Jedną na prąd stały, jedną na prąd zmienny. Tą na prąd stały to mam na 12 V. I dlaczego tak mam i po prostu, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Według mnie to się opłaca, bo nie jest prąd przetwarzany z prądu stałego na prąd zmienny. Dlatego tu Wam pokażę, tu mam wszelkie zabezpieczenia na prąd stały i właśnie z tego prądu stałego mam wszelkie tutaj oświetlenia LED-owe, tutaj i po prostu ten prąd już nie muszę przetwarzać, no nie? Tutaj mamy już rozdzielnicę sobie zrobiłem, tu jest na prąd zmienny, ale to tylko chodzi lodówka. Tutaj te grzejniki, co mam różne na prąd, tak żeby nie wykorzystywać, niepotrzebnie nie przerabiać tego prądu. Także tak to tutaj wygląda. Z tego banku energii to wszystko tutaj pobieram. Mam jeszcze jeden bank energii na zewnątrz, także stali widzowie wiedzą. Tu jest ten przetwornik, co przetwarza prąd zmiennego, ze stałego na zmienny. Piku 4000, 2000 ciągłego, no i tyle mi wystarcza. Tu mam wszelkie ładowarki jeszcze do ładowania, do doładowania, jak ciągnę prąd z agregatu, żeby doładować ten mój bank energii. Także tak to tutaj to wygląda. Jeszcze chodźcie, Wam pokażę. Mam jeszcze do tych, o tej instalacji na 12 V wszelkie kamery mam podłączane. Laptop chodzi na 12 V. Telewizor już chodzi na 220. Ale no, wiatrak też na 220. Tutaj te LEDy chodzą na 12 V. Także dwie instalacje naraz mam załączone zawsze, nie? Także tak to tutaj wygląda. Jak jest gorąco bardzo, to ta przetwornica, nawet trzymałem poborze prądu, się załączają wiatraki i chodzi. Teraz jest ile? 120-125 W pobiera i już ona zaczyna sobie po prostu chłodzić się delikatnie, bo jest naprawdę ciepło. Ostatnimi czasu tutaj już zaczyna słoneczko ładować. Pomału. Ale stopni jest 29, jak widzicie. Zaraz włączę ten jeszcze mój klimatyzator, co mam. Też sobie robiłem sam. Możecie sobie zobaczyć na innych moich filmikach. Także trzymajcie się. I do następnego. Słońca życzę. I uważajcie ze swoją instalacją. Bo przy takich właśnie dniach, jak jest bardzo gorąco, to te instalacje na prądzie stałym się grzeją. Bo idzie duży amperaż. Także miejcie to pod uwadze, nie? Bo przy 220 V już dużo mniejsza amperaż idzie przy takim samym wydajności. Także ja tutaj to wszystko mam pod kontrolą. Dużo ludzi pisze, że tu mam te kabelki, przewody na zewnątrz, ale one są na zewnątrz, zawsze mogę je dotknąć, zobaczyć, czy wszystko jest ok. Także mi to tutaj nie przeszkadza w tej mojej szafce. Dobra, to trzymajcie jeszcze się. Jeszcze raz Wam tak powiem i miłej niedzieli. Hej, do następnego.